W związku z tym witam Państwa serdecznie na 9. posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw abolicji ZUS działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Informuję, że posiedzenie jest rejestrowane za pomocą kamer w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Temat dzisiejszego posiedzenia to zadłużenie małych i średnich przedsiębiorców w ZUS powstałe na skutek kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Posiedzenie zwołane na wniosek przewodniczącego pana Grzegorza Blaka. W związku z tym bardzo proszę pana przewodniczącego o słowo wstępne. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zorganizowanie posiedzenia naszego zespołu do spraw abolicji, ponieważ w wyniku pandemii oprócz tych kłopotów, które wiadomo były wcześniej, przed pandemią jeszcze, doszły dodatkowe problemy związane z wiadomo też składkami ZUS, które wynikły na skutek ochłodzenia całej gospodarki. Bardzo tutaj dużo zgłasza się osób do nas, które miały tam zadłużenia już z wcześniejszych lat, które już nawet zdecydowały się zawrzeć układ ratalny z ZUS-em, który też był bardzo ciężki do zrealizowania, do spłaty. No i teraz ta sytuacja, która wynikła w wyniku pandemii, niestety pogorszyła tą sprawę, bo jeżeli tutaj na wiosnę jeszcze te programy pomocowe rządu były, no to tak teraz wiemy, że no pieniędzy nie ma bez nieskończoności. Wiadomo, ta pomoc już się mocno ograniczyła, znaczy jest dla niektórych branż, natomiast nie ma tej pomocy dla innych przedsiębiorców, którzy nie są wyszczególnieni w tej tarczy najnowszej, i ci ludzie cierpią najbardziej, bo są, czują się po prostu już porzuceni przez tutaj rząd i czują się bardzo niekomfortowo, pozostając z problemami, które były i które nadal narastają. Na przykład tutaj taksówkarze, to jest dosyć liczna rzecz, taka branża, która też mocno ucierpiała, jednak nie jest tutaj ujęta w tych tarczach. I jest nam wiele tutaj ludzi, którzy korzystali, znaczy zawarli te układy ratalne na skutek tego zadłużenia z wcześniejszych lat i nie mogą teraz spłacić, ponieważ nie są w stanie ich spłacić ze względu na pogorszenie tych warunków gospodarczych. Nie mają możliwości jakoś tam zawieszenia tych opłat czy możliwości jakiegoś umorzenia. Tak jak rozmawialiśmy na wcześniejszych spotkaniach, jest możliwość nawet bez abolicji umorzenia składek na skutek właśnie trudnej sytuacji. Niemniej jednak, tak jak dobrze wiemy, ZUS odmawia niemal w 100% wszystkim przedsiębiorcom, którzy się o to zwracają. W zasadzie nie wiemy, jakie kryteria muszą być spełnione, żeby znaczy ZUS dał zgodę na umorzenie czy tych składek, czy jakąś ulgę w spłacie, czy przynajmniej części zobowiązań, ponieważ tutaj byli ludzie, którzy naprawdę są w ciężkiej sytuacji, którzy nawet nie mają majątku, są schorowani i też nie mają praktycznie żadnych dochodów. I też praktycznie tym osobom była ta prośba o umorzenie tych składek była odrzucana. I teraz tak, na ostatnim posiedzeniu Rady Przedsiębiorców pan premier Gowin wyraził zainteresowanie tym problemem, znaczy powiedział, że to było rozważane na wiosnę podczas już tych pierwszych działań pomocowych dla przedsiębiorców. Niemniej jednak wygrały inne opcje, które znamy, zostały one zrealizowane. Natomiast w tej chwili ten problem dalej trwa i myślę, że warto by było, skoro tutaj
pan premier Gowin wyraził zainteresowanie. Myślę, że powinniśmy z pomocą oczywiście Biura Rzecznika, nasz zespół, wystąpić o prośbę, o ponowne przeanalizowanie tutaj prośby w związku z kryzysem, w związku z tym, że tu ludzie nie mają możliwości spłaty tych zobowiązań, nawet bieżących, nie mówiąc o tych zaległych, żeby jeszcze raz rozważyć na poważnie, jeśli nie ma tych działań pomocowych, takich jak były na wiosnę, to żeby przynajmniej rozważyć tą pomoc dla przedsiębiorców w postaci umorzenia tych zaległości, które powstały w poprzednich latach, a także na skutek pandemii, które to dodatkowo pogłębiły ten problem. I to też będzie na pewno, to nie jest pomoc kosztowna. Ważne, że argument jest taki, że to nie jest pomoc kosztowna, bo polega tylko na umorzeniu z obowiązań, które i tak nie idą w dziesiątki czy w setki miliardów, bo nie mamy najnowszych danych, ale tak wiemy, pan rzecznik Abramowicz wystąpił jakieś dwa lata temu, no to uzyskał informację, że na koniec 2017 roku to zadłużenie samozatrudnionych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako składek samych za siebie było wyliczone na około 4 miliardy złotych. No i też według danych, które mówią, że ściągalność składek jest na poziomie 4-6%, to i tak wiemy, że koszt nie będzie taki duży umorzenia, czyli ten koszt abolicyjny nie będzie taki duży, jednak natomiast może w dużym stopniu teraz pomóc w tym czasie, gdzie ta gospodarka rzeczywiście idzie w dół, gdzie te skutki kryzysu odczuwamy. I dlatego uważam, że powinniśmy jako zespół ponownie wystąpić do premiera Gowina, zwrócić się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tej sprawy, wprowadzenia abolicji, dlatego że to jest niedrogi, a bardzo dobry materiał pomocowy. I teraz chciałbym się dowiedzieć, co biuro rzecznika, co tutaj inni członkowie zespołu o tym myślą. Dobrze. Proszę pana i proszę państwa. Ja tutaj. Powinien pan wciskać dokładnie te zaznaczenia, które są mocno niebieskie. Sekundkę, bo ktoś ma problem jeszcze z zespołu, z połączeniem się z nami. I tu koleżanka widzę, że usiłuje pomóc. No dobrze, mam nadzieję, że jakoś to uda nam się. Rozmowy telefonicznej, która używa teraz pana mikrofonu, nie może się pan połączyć z Zoomem i przez to nie ma pan tego device'a. Mhm. Dobrze. Sekundkę, przepraszam państwa, ja tutaj. Dobrze, proszę państwa, więc przepraszam bardzo, bo tutaj jeden z członków zespołu miał problem z podłączeniem się i próbowaliśmy mu pomóc jakoś. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj ja widzę dwa problemy w tym, o czym powiedział pan przewodniczący Black, które trzeba potraktować osobno. Jeden problem to jest ten problem, od którego zaczął się w ogóle nasz zespół, to znaczy problem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i mających inny tytuł do ubezpieczeń społecznych w innym kraju Unii Europejskiej. Tak? Tutaj mieliśmy głównie sprawy związane ze Słowacją, Litwą bodajże, Wielką Brytanią, chyba głównie te trzy kraje wchodziły w grę. I tutaj był pewnego rodzaju zbieg tytułów do ubezpieczenia, były jakieś niejasności w interpretacji tych przepisów, czy też zmiany interpretacji tych przepisów. I jakby chodziło o to, żeby pomóc tym przedsiębiorcom, którzy na skutek tej sytuacji zostali w sposób no jakby nie do końca spodziewany dla siebie obciążeni
kosztami wysokich składek na ubezpieczenie społeczne. Od tego zaczęły się prace naszego zespołu jeszcze w 2018 roku. Później Państwo w trakcie prac zespołu, ja to przypomnę, rozszerzyli zakres zagadnień do postulatu całkowitej abolicji składek na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek zaległości. Podjęliście Państwo decyzję na zespole, że taki właśnie będzie postulat zespołu. W związku z tym rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystosował zgodnie z Państwa tutaj decyzją taki postulat do Ministerstwa Rozwoju, jak również do Ministerstwa Rodziny i otrzymał z obu resortów odpowiedzi odmowne w tej sprawie. W związku z tym jakby ten szeroki postulat całkowitej abolicji no, na dzień dzisiejszy nie spotkał się tutaj z przychylnością władz i prawdę mówiąc, to już jest moja ocena w tym momencie, ale tak mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy sytuacja tutaj nie uległa zmianie na korzyść. Raczej wręcz przeciwnie, ostatnie wypowiedzi tutaj pani prezes ZUS, jak i ministerstwa są takie, że raczej będą władze dążyć do zwiększenia wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Działania idą w kierunku całkowitego oskładkowania umów cywilnoprawnych. Chodzi o zwiększenie tutaj wpływów do ZUS-u ze składek. Więc raczej tutaj bym się nie spodziewał tego, żeby tutaj nastąpiła jakaś zmiana na korzyść przedsiębiorców, która by umożliwiła podjęcie ponownie tego postulatu. Natomiast po spotkaniu, tak jak pan przewodniczący słusznie zauważył, po posiedzeniu ostatniej naszej Rady Przedsiębiorców, mamy też sygnał z Ministerstwa Rozwoju, że jest zainteresowane nie ze strony resortu tym pierwotnym problemem, od którego zaczynaliśmy pracę naszego zespołu, czyli właśnie tych przedsiębiorców, którzy mieli te zbiegi tytułów do ubezpieczenia. I tutaj ja też jeszcze po tym posiedzeniu miałem rozmowę z ministerstwem i ministerstwo przysłało nam taką prośbę, żeby jeszcze raz w tej sprawie przesłać im materiały. To wpłynęło do nas dosłownie, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj. Także to jest bardzo świeża sprawa i tutaj no, na pewno Biuro Rzecznika wystąpi w tej sprawie jeszcze ponownie, żeby ministerstwo sobie to jeszcze raz przeanalizowało i rozważyło możliwość tutaj jakiejś pomocy dla tych przedsiębiorców, którzy w takiej sytuacji się znaleźli. Także to jest tyle w tej pierwszej kwestii. Myślę, że tutaj my działamy, wiemy co i jak, bo ten problem doskonale znamy, bo Państwo go zgłaszali już u nas w 2018 roku, także mamy te materiały i wydaje mi się, że chyba wiemy co w tej sprawie zrobić. To jeszcze za chwilę poproszę kolegę Jędrzeja Jabłońskiego, żeby ewentualnie mnie tutaj skorygował bądź uzupełnił, jeżeli uważa, że coś tutaj jeszcze jest potrzebne. Natomiast zupełnie drugą sprawą jest kwestia też, którą pan przewodniczący poruszył, to znaczy kwestia problemów przedsiębiorców, którzy mają układy ratalne z ZUS-em, niezależnie od tego, z jakich przyczyn do tego doszło, ze spłatą tych rat w związku z pandemią koronawirusa. Tak? To jest zupełnie odrębna kwestia, nad którą też można by się było tutaj zastanowić i to jest moje też pytanie do Jędrzeja. Co, jak myślisz, Jędrzej, czy tutaj coś w tej kwestii możemy zrobić, bo ja nie kojarzę, czy myśmy w takich sprawie występowali w ogóle do tej pory, ale może też jest coś, o czym nie wiem albo o czym nie pamiętam. To bym prosił Ciebie o parę słów, Jędrzej. Tak, to jeśli chodzi może od końca, to ja z kolei tutaj, jeśli chodzi o kwestie, które tu padły,
Jeśli chodzi akurat o kwestii, znaczy to może nie tyle, jakby zrozumiałem, że nie tyle chodzi o układy latalne, co tu się pojawiła taka kwestia, która przynajmniej się wydała ciekawa, to jest kwestia do określenia zasad, czy też może warunków do skorzystania z umorzenia należności z ustawy ZUS-owskiej już z tego obowiązującego obecnie przepisu. Myślę, że tutaj może byłaby kwestia właśnie, jeżeli o to dookreślenie, z którą moglibyśmy coś zadziałać, z tym, że tutaj no, musielibyśmy, w sensie jako biuro rzecznika, poznać lepiej specyfikę tych problemów faktycznych, jakie tutaj następują, tak? Czyli na przykład jakieś, czy to na konkretnych przykładach, czy też po prostu na zebraniu jakichś cech wspólnych tych przykładów, kiedy to przedsiębiorcy spotkali się z odmową tych umorzeń i no i mówię, tutaj moglibyśmy ewentualnie zwrócić się czy to do ministerstwa, czy to do ZUS-u o doprecyzowanie tej kwestii. Myślę, jeśli jest takie zapotrzebowanie, myślę, że to akurat nie powinno budzić jakichś kontrowersji, przynajmniej taki wniosek. Jeśli chodzi o tą kwestię... Ja też myślę, przepraszam, że ci wejdę w słowo na moment, bo też myślę, że to jest jakoś uzasadnione, prawda, bo na pewno jest wielu przedsiębiorców, którzy z różnych względów zawarli takie układy ratalne z ZUS-em, prawda, i no, obsługiwali to przed pandemią, prawda, a w tej chwili w okresie pandemii mogą mieć spadki obrotów i już obsłużenie tego może być trudniejsze, tak, więc może to być jakiś argument za wnioskowaniem do ZUS-u o jakieś modyfikacje tych układów ratalnych, czy jakieś wakacje w zakresie tych rat, czy ich obniżenie przejściowe, czy innego rodzaju jakieś ulgi, prawda, dla tych przedsiębiorców, w którym spadły obroty na skutek pandemii i są w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o to spłacanie tych rat. No to tyle z mojej strony tutaj dodam. Tak, więc no tak, więc jeśli chodzi właśnie o te tutaj umorzenie na podstawie ustawy, no to myśl, to powiedziałem, jak tutaj uważam, jeszcze może tego wrócimy, natomiast jeśli chodzi o tą kwestię wyjściową, tutaj nie wiem, czy Mikołaju cię dobrze zrozumiałem, czy my chcemy ponownie wysyłać ten wniosek, któryśmy wtedy złożyli lub też jakiś podobny do niego, czy chcemy jakoś, właśnie nie do końca jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem to. Ministerstwo nas o to poprosiło. Być może, że jeszcze ten materiał do ciebie nie doszedł, bo on jest bardzo świeży, dopiero co do nas wpłynął, więc pewnie jeszcze jest w kancelarii, w dekretacji. Ale o to ministerstwo nas poprosiło, żebyśmy tutaj, zaraz ja spróbuję nawet to może znaleźć. Może w międzyczasie mógłbym zabrać głos. Sekundynkę, jeśli pan będzie tak uprzejmy, dobrze? Jeszcze momencik. Tak, to tutaj mam to, to znaczy ministerstwo prosi nas tutaj jakby o informację jeszcze na ten temat, co myśmy w tych kwestiach robili, czyli jakby historię sprawy tej kwestii, więc no w jakiejś formie trzeba będzie to tutaj informację dostarczyć. Już dokładnie jaką formę temu nadać, no to oczywiście podejmie decyzję Wydział Prawno-Legislacyjny. Ja tylko po prostu wiem, że taka prośba jest ze strony ministerstwa i takie zainteresowanie tym tematem. To musiałbym się jeszcze zapoznać dokładnie z tymi materiałami, ale jeśli dobrze rozumiem, wydaje mi się, że chyba nie są tu potrzebne jakieś dodatkowe działania, chyba że chcemy też jakoś radykalnie zmienić postępowanie, ale jakby rozumiem, z tego co wynika, to z tego co, może raczej już nie tutaj nie dywaguj, nie padając w dygresję, z tego co rozumiem, to wydaje się, że na razie tak jesteśmy w stanie się w tym temacie drugim, powiedzmy, czy też pierwszym chronologicznie
chyba oprzeć się na tym, co do tej pory zostało wypracowane. Jasne, jasne. Ja też tak myślę. Dobrze, ktoś się zgłaszał do głosu, tylko nie wiem. Ja się zgłaszałem. Panie Mikołaju, może ja wrócę do początku. Po pierwszej wersji faktycznie składaliśmy wniosek o to, żeby rozwiązać sprawę tych umów poza granicami kraju. Wiemy jednak, że dlaczego rozszerzyliśmy, musimy to przypomnieć. Rozszerzyliśmy dlatego, że sama abolicja czy umorzenie tych zaległości z tych umów byłoby traktowane przez Unię Europejską jako pomoc de minimis. Natomiast w momencie, kiedy rozszerzyliśmy to na całość, tak jak poprzednia ustawa abolicyjna, nie potrzebujemy jakby już tutaj, że tak powiem, akceptacji Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz, która spowodowała rozszerzenie tego grona osób, które można umorzyć. Druga sprawa, to wydaje mi się, że ja inaczej zrozumiałem nie tyle pana premiera Gowina, ile panią minister, która była z nim, że chciała dostać wyliczenia o skutkach finansowych tego umorzenia. I myślę, że ponieważ zmieniły się w ostatnich 2 latach te kwoty, myślę, że tutaj powinniśmy raczej zobrazować pani minister, jak wygląda to kwotowo i jakie mamy argumenty na chwilę obecną. To, co powiedział Grzegorz wcześniej, że do tego problemy nawarstwiła jeszcze sprawa pandemii i są to problemy, które się nałożyły, że te osoby już będąc, że tak powiem, zadłużone, nie mając możliwości spłaty tego zadłużenia. W tej chwili nawarstwiają się jeszcze kolejne zadłużenia, ponieważ no, w związku z COVID-em działalności działają jak działają. Więc ja myślę, że moim zdaniem, jeśli pani minister prosiła o zobrazowanie skutków społecznych czy skutków gospodarczych, powinniśmy zacząć może od tego, żeby zobrazować, jak to co powiedział Grzegorz, poziom tego zadłużenia, ściągalność, jakie to są skutki społeczne, jaki jest skutek, gdyby ci ludzie wrócili na rynek i mogli spokojnie pracować. Trzeba też pani minister jasno uświadomić, że ci ludzie w związku z tym, że nie będą mieli tych lat zaliczonych do wieku emerytalnego, do emerytury, będą i tak pracowali dłużej, na co rząd nalega, żeby pracowali ludzie dłużej. A smutna prawda jest taka, że pracując dłużej, większość z nich po prostu tej pierwszej emerytury nie doczeka. Dobrze, proszę pana, więc ja rozumiem, że oczywiście rozszerzenie tego zakresu pomocy, tak jak państwo to zaproponowaliście, ma swoje zalety i jest pod wieloma względami atrakcyjne i z pewnością do katalogu tych zalet należy również prostota. No niewątpliwie łatwiej i prościej jest umorzyć wszystko wszystkim niż konstruować przepisy, które pozwolą pomóc ściśle określonej wąskiej grupie przedsiębiorców dotkniętych konkretnym problemem. To niewątpliwie racja. No tylko tyle, że jest też druga strona medalu, że taka pomoc, która polega na umorzeniu wszystkiego wszystkim, jest o wiele, wiele droższa i kosztuje dużo więcej niż pomoc dla wąskiej grupy. I no, w tej sprawie, jak już wszyscy wiemy, rzecznik na skutek państwa prośby wystąpił i otrzymał odpowiedź odmowną, więc myślę, że tutaj tak jak rozmawialiśmy, jeżeli zorientujemy się, że następuje jakaś zmiana klimatu, która umożliwia tutaj powrót do takiej tematu powszechnej abolicji. No myślę, że ta zmiana klimatu właśnie nastąpiła, skoro pani minister jest zainteresowana skutkami gospodarczymi, to być może należy je przedstawić. No, nie oceniajmy tego, bo wie pan, mnie drażni to, że mówi pan, że ZUS się nie zgodził, ale ZUS jest tylko organem wykonawczym, więc jeśli rząd
przyjmie ustawę, to ZUS będzie ją musiał wykonać, więc ZUS może tylko być tutaj niejako stroną, tak? A nie organem, który decyduje dać, nie dać. Ja odebrałem, tak jak Grzegorz zaznaczył wcześniej, już na spotkaniu z panem ministrem, że rozmawiał Grzegorz z panem Gowinem już w 2016 roku na ten temat, tak? I była sprawa wtedy, pan premier był wtedy nastawiony przychylnie, aczkolwiek no, z wiadomych względów nie miał możliwości, że tak powiem, wprowadzenia tego. Teraz pani minister powiedziała, że chciałaby się przyjrzeć skutkom, więc dajmy jej to na tacy, bo po to chyba jesteśmy, żeby dać jej to na tacy. Mało tego, wydaje mi się, że powinniśmy z nią zorganizować spotkanie w zespole, po to, żebyśmy mogli też wyrazić, porozmawiać z nią już stricte na temat tej abolicji. Bo wydaje mi się, że to, że przyjmiemy, że kiedyś ktoś się nie zgodził, no to tak od razu podarujmy sobie całą robotę, bo kiedyś ktoś się nie zgodził. Mogę już? Tak? Dobrze. Świetnie. Ja tego tak nie zrozumiałem, jak pan to zrozumiał. Ja to odebrałem jako potrzebę przedstawienia tego problemu w tym węższym zakresie, a nie potrzebę przedstawienia analiz dotyczących powszechnej abolicji, ale to w takim razie zweryfikujemy to. Mamy nagranie z tego posiedzenia, więc my to sprawdzimy jeszcze dokładnie raz, jak to było sformułowane, jak to było powiedziane i przedstawimy to w odpowiedniej formie w takim razie do ministerstwa. Jeżeli pan tutaj postuluje zorganizowanie spotkania naszego zespołu z przedstawicielem ministerstwa, pewnie to raczej na poziomie dyrektora departamentu by było spotkanie, to oczywiście takie możemy zorganizować. Proszę napisać drogą mailową wniosek w tej sprawie, to takie spotkanie zorganizujemy. No i tutaj, tak jak powiedział kolega Jędrzej Jabłoński, prosimy też o doprecyzowanie kwestii tych problemów ze spłatą układów ratalnych na skutek pandemii, to tutaj też będziemy mogli w tej sprawie wystąpić. To myślę, że taki tryb działania bym tutaj zaproponował. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać dzisiaj? Ja jeszcze, jeśli mogę, panie Mikołaju. Czyli tak podsumowując tutaj nasze rozmowy, wspomniał pan właśnie, że jest jednak zainteresowanie pana premiera Gowina, że został przesłany teraz niedawno do biura rzecznika prośba o przekazanie materiałów dotyczących tej sprawy. Więc ja myślę, że przesyłając te materiały, mam taką prośbę, żeby od razu nawiązać w tych materiałach do tego, że bardzo chętnie chcemy się spotkać z panem premierem czy z przedstawicielami ministerstwa chociaż, żeby szerzej omówić ten problem, gdzie można by było tam na przykład przedstawić jakieś konkretne przykłady, dokumenty, jak to przebiega, jak wygląda cała historia tego problemu. Tak, myślę, że to będzie możliwe. Jeżeli państwo chcecie, żeby takie spotkanie nastąpiło, tak jak mówię, podejrzewam, że już raczej nie z panem premierem osobiście, bo jednak ma troszkę tych spraw, a poza tym no już takie merytoryczne załatwianie spraw to raczej odbywa się na poziomie właśnie kierownictw departamentów poszczególnych, które się danymi sprawami zajmują, więc tutaj raczej na tym poziomie byśmy rozmawiali, korzystając oczywiście z tej wstępnej przychylności ze strony głównego szefa ministerstwa, prawda, czyli pana premiera. Także prosimy też, żeby nam takie coś napisać mailem i prosimy, żeby nam doprecyzować kwestie tych problemów ze spłatą układów ratalnych, tak jak kolega powiedział, ewentualnie jakieś przykłady czy coś takiego, co na koledze ułatwiło przygotowanie wystąpienia w tej sprawie. A my tutaj jeszcze dokładnie sprawdzimy też na graniu, jak to sformułowane było w rozmowie z panią
minister ten problem i no, przedstawimy, co tutaj się działo, prawda, od początku, w jakiej sprawie zespół się... Możemy również przedstawić w dwóch wersjach. W wersji tej zawężonej, czyli sprawy zatrudnienia samych zatrudnionych poza granicami kraju, jak i w tej wersji rozszerzonej i wytłumaczyć też pani minister, dlaczego rozszerzona. Myślę, że to sensowne by było, tak. Myślę, że tak. Dobrze. To bardzo Państwu dziękuję. W takim razie czekamy na materiały od Państwa i pozwólcie Państwo, że na dzień dzisiejszy się odmeldujemy, bo tak jak wspominałem, czeka nas tutaj dzisiaj jeszcze dużo zadań do wykonania, więc chcielibyśmy już uciekać do tych spraw. Wiemy, co robić, jesteśmy umówieni, czekamy od Państwa na maila. My robimy swoje, występujemy do ministerstwa i będziemy się z Państwem kontaktować, jak tylko będziemy mieć jakieś informacje, co dalej. A dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do widzenia. Kłaniam się. Do widzenia. Dobra.